Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy idziemy dobrą drogą, muszą przyjść na nas bezsensowne i bezpodstawne oskarżenia. My powinniśmy się na to przygotować. Ludzie oskarżają nas, nie mając ku temu racji. Zauważmy, że szatan mąci w głowie i w sercu osób, które są doświadczone skrzywdzeniem, jakimiś porażkami, które są smutne, zniechęcone do życia. I właśnie te osoby są poddane na wpływy swego ducha, na jego manipulacje, do których on sam pisze scenariusz. Człowieka nie stać na tak wielką perfidię, na wnoszenie tak wielkiego zamętu w życie drugiego, jak to czyni sam zły duch. Człowiek nie czyni tego zamętu sam z siebie. On jest podporządkowany. On jest źle uległy. Ulegający wpływom. Dlaczego? Dlatego, że nie przebacza. Tam, gdzie nie ma przebaczenia, z czasem pojawia się w ludzkim sercu nienawiść. Kto nie przebacza sobie albo drugiemu, nie może odnosić zwycięstwa. I kto nie przebacza, jest słabego ducha. Zatem, gdy widzimy, że ktoś jest złośliwy, stawia zarzuty, dlatego, aby dokuczyć, jeżeli ktoś jest agresywny, nie trzeba odpowiadać. Nie próbujmy wtedy wyjaśniać, przekonywać, podejmować jakiś dialog. Trzeba przede wszystkim rozeznać, że w tym nie ma Jezusa. W tym nie ma Jego ducha. Jest inny duch, zły duch. Nie pozwalajmy wciągnąć się w rozmowę, którą możemy się pobrudzić, a potem w to, co może nas zaniepokoiło, możemy uwierzyć. Zacząć w taki sposób myśleć, jak mówi nas nasz rozmówca, jak mówi osoba zbuntowana, pełna żalu. Czy ja już nie uwierzyłem, że zło niekiedy wygrywa, a dobro musi ponieść porażkę? Nie pozwólmy, aby opanowało nas i trzymało w swoich objęciach uczucie gniewu, złości, nienawiści albo buntu, bo to jest ewidentne poddawanie się wpływom złego ducha. Gdy pozwalamy uderzać się w drugi policzek, pozostajemy nieskazitelnymi jak gołąb, bo jest do przyjęcia zła i zatrzymanie zła na sobie, jak nasz Pan. My możemy i powinniśmy zatrzymywać zło na sobie, nie przekazując je dalej, tak jak Chrystus ukrzyżowany.